Witajcie, kochani. Dzisiaj taka szybka akcja. Musimy połatać jedną dziurkę w. To jest Ford Fiesta. Coś takiego. Także co? Naszym zadaniem jest, widzicie, o. Połatanie tej dziurki. Wycięcie, wstawienie jakiejś blaszki. Pomalowanie kawałek, powiedzmy, tak do odcięcia. O, coś takiego. No i tu pomalowanie jakimś barankiem. Tu w sprawie było malowane. Także takim czymś trzeba będzie to potem odbudować. No, także co? Pierwsze co? Gazetami trzeba ładnie wszystko wyłożyć tu, żeby podczas spawania, czy tam cięcia nie poniszczyć lakieru. Akumulator odłączamy. Bezpiecznie stawiamy wszystko na kołkach. I powoli zaczynamy. Trzeba oszacować mniej więcej, gdzie kończy się rdza. Ja myślę, że będzie taki kawałek wyciąć. O, tu widzicie, już jest taki wyprysk. Zaraz wezmę szczotkę drucianą. O, tam już na boszach są przygotowane. I tą szczotą trzeba będzie tu ładnie, wiecie, wyszlifować taki kawałek. I zobaczyć, jak daleko się gardza. Także co, zaczynamy. Wszystko poszlifowane. No, widzimy, w środku dziura. W tym wewnętrznym progu. Tutaj też elegancka dziurka. Także to wszystko musimy załatać. Także co, biorę jakąś kawałek kartonika i na razie tak na, wiecie, tak na sucho sobie to poprzymierzam. Wstępny szablonik sobie zrobię. No i tak, o, szablonik taki gotowy. Na razie to tam nic za dużo nam nie mówi, tylko powiedzmy mniej więcej tyle, ile blachy nam tu będzie no, potrzeba wyciąć. Tu będzie to zagięcie. No, zaraz zobaczymy. Dorobię zaraz kawałek blaszki. Widzimy, już zbliża się upał. Dzisiaj ma być 35 stopni. O, widzicie, mamy na razie cień, ale zaraz to gorące słońce będzie się coraz bardziej do nas tu zbliżać. Aż tak około 16 będziemy mieć tu ładne, piękne słoneczko i nam będzie świecić prosto w twarz. No ale nic. Może uda mi się te drzwi jakoś przymknąć. Także co, kochani? Idziemy teraz do blachy. Blacha jedynka, tutaj wytniemy kawałek. Takie coś. Nie będziemy to wstępnie dorabiać taki kształt. No i w sumie mogę już teraz, powiedzmy, wyciąć trochę tego dziadostwa. Jak zrobimy blachę, będzie nam łatwiej po prostu tu przykładać do tego istniejącego progu. No, na giętarce zagięte jeden kształt. Czekajcie, to będzie o tak. Widzicie? Coś takiego. I teraz musimy zagiąć to. Tutaj też mamy zagięte delikatnie. Także co? Na giętarkę idziemy. Mamy już, o, coś takiego. Na razie proste rzeczy. Idziemy dalej. No i tak, kochani, co zrobiliśmy? Przyłożyłem tą naszą blachę na razie wstępnie do samochodu. No i widzimy, o, tu mamy jedno załamanie ostre, drugie takie cień, drugie delikatne, powiedzmy łagodne. Teraz trzeba zrobić, o, taki myk. Bo tu widzicie, jest szczelina. Tu jest szczelina. Bo jak ten próg się tu zamuje, on idzie tak delikatnie do góry. Wiecie, o co chodzi. Czyli musimy gdzieś odtąd zrobić takie przełamanie, żeby te dwie blachy były zlicowane. Czyli tu musi być pierwsze gięcie, gdzieś powiedzmy z centymetr. 2 cm. O. Tu idzie to nasze jakby gięcie jedno, drugie. No, teraz będziemy to zaginać. Tu nie musimy mieć zagiętego na całej długości tego, bo tu musi być tak mniej więcej prosto. To tylko wimadło to łapiemy i delikatnie, delikatnie tylko to zaginam, żeby, wiecie, ta blacha się zlicowała nam z tą przy progu. Dobra, powinno być. Idę przymierzyć. No i dobra, jest tu, o, podgięte. Paznokieć wejdzie. Może być milimetr tam szczelinki, wiecie, to później tak się doklepie. Teraz tak, to jest zrobione.
Zastałem taki kawałek płaskiego. Nie wygląda to za ładnie. No bo wiadomo, jak się tu zaczęło giąć, to ciutkę tu się wyprostowało nam. Także idę na spęczarkę i tu delikatnie spęczę, żeby taki się tu zaczął już robić, powiedzmy, ładny łuczek. A potem musimy to główne, o, zagięcie, takie ostre, trzeba będzie po całej długości zrobić. To musi być proste, no bo to będzie widać linię progu, nie, żeby tak mniej więcej było ładnie. No dobra, jedno zagięcie mamy zrobione, o, tu, tak. I teraz trzeba to delikatne zagięcie zrobić. Zaznaczę sobie mazaczkiem zaraz i jakoś to trzeba będzie wygiąć powoli. No dobra, moi kochani, o, tak to będzie, wyglądać. Tutaj trzeba będzie to pospawać niestety na styk, żeby jak najmniej szpachelki tu poszło. Kurde, myślałem, że to będzie dziurka tylko w takim rejonie, a widzicie, tu już trzeba było wyjść wyżej. I to trzeba będzie o taki. Mam nadzieję, że więcej tu nic nie wyjdzie, ale taki trzeba będzie o skosik pomalować. Także co, no tu będzie na styk, dół, pospawamy na zakładeczkę malutką, bo tam się już nie będę z tym szarpał. No, mniej więcej to pasuje, ale wiecie, zawsze jest młotek, młotkiem można puknąć. Mniej więcej tutaj jest równo, wiecie, chodzi o te linie, także no nie powinno być tragedii. A jak tam milimetr, dwa będzie krzywo, to nie będę się z tym szarpał. No, tak to będzie wyglądać. Tu jeszcze dojdzie, no to trzeba będzie, wiecie, będzie musiał być równo. A będzie dobrze. Także co? Nie mogę tego jeszcze spawać, bo tu trzeba to i tak w środku pomalować. No a jeszcze tu trzeba zrobić. Powiem szczerze, że żar jest nie do wytrzymania. Słońce już jest coraz bliżej. Ale wiecie, zanim będziemy spawać, czekajcie, tam trochę więcej światła. O, tu mamy dziurę. Trzeba będzie dorobić ten wewnętrzny tutaj nadkole, nazwijmy to. No i dobra, kochani. Zrobiłem taką, widzicie, tu wewnętrzną, no, zakończenie progu. O, tu z takiego kawałka tekturki, o, pozaginałem i zrobiłem. Także co, to byśmy mieli gotowe. Teraz jak przyjdzie nasza blacha. Tu widzicie na dole, będzie otworowo przyłapana na dwa razy. No, tu do boku i będzie trzymać elegancko. Także co. Teraz to poczyścimy, w środku trzeba będzie pomalować, zagruntować. Tam w środku trzeba będzie też pomalować, zagruntować. Będziemy powoli to spawać. Temperatura trochę już zelżała, ale idzie jakaś burza straszna niby, także majster się śpieszy. No dobra, moi kochani, w środek mamy już pomalowany. Tutaj też mamy pomalowane. Zrobiłem, widzicie, dodatkowy otwór na szuwaks, bo tu jest oryginalny jeden, ale niestety jak się włoży tam wężyk, to leci gdzieś dalej, po prostu nie leci tam, gdzie trzeba. Dlatego tu musi być otwór, żeby tą komorę tutaj ładnie nam zaszuwaksowało. Także co, powoli możemy to spawać. Ajajajaja, jakie czarne dziadostwo idzie. Niedobrze. Jakiś szkwał. Moi kochani, blachę mamy spawaną. Tak się starałem, wiecie, spawać mniej więcej na styk. I teraz trzeba będzie to, wiecie, poszpachlować, zapodkładować i pomalować. Tutaj trzeba spawać bardzo ostrożnie, bo widzimy, tu jest płaska powierzchnia. I ta powierzchnia tu nie ma żadnych przetłoczeń, które by nam mogły pomóc przy deformacji blachy. Także poświęcić pół godziny dłużej na spawanie, powolutku, żeby, wiecie, nie po pieprzyć tej powierzchni, bo potem bardzo ciężko byłoby to jakoś wyprowadzić. Także wiecie, o co chodzi. Lepiej powolutku i spokojnie, jak to się mówi. Także co, to mamy pospawane. Tu też już mamy, o, to wszystko pospawane. Teraz trzeba to ładnie jeszcze doczyścić szotą drucianą i zapodkładujemy w środku wszystko masterbondem. Tu te, wiecie, wnęki. Tam od spodu, gdzie było spawane, tutaj dorobiłem taką rynienkę odpływową. No, a potem będziemy resztę szpachlować i konserwować. No, a tak wygląda to, powiedzmy, tak, wiecie, dla oka mniej więcej jest prosto. Tu jeszcze może ten guzek muszę zeszlifować, bo jest taki brzydki. No, także może być. To jest robota na jeden dzień. Także tu nie będę się z tym szarpał. Z tym pięknym gruzikiem. Tutaj tak patrzę, o, tu widzicie też już, o. To już wychodzi rdza,
ale tego nie będę robił raczej, także spokojnie. No dobra, teraz co? Zapodkładuję to wszystko, trzeba będzie poszpachlować i jechać do miasteczka po lakier, bo nie mam takiego. Trzeba będzie zasetkę dobrać i kupić. I nie wiem, czy mam jakiś bezbarwny. To trzeba będzie bezbarwnego też kupić jakiś najmniejszy ten, także idzie. No, nic. Lecimy. No dobra, kochani, porobione, pomalowane. Tu od dołu kupiłem takiego baranka w szpraju i powiedzmy, że. No to wiecie, jak to wygląda. To był taki baranek, też tu tak prysnąłem. Teraz tak, od razu zakonserwowaliśmy dół. O, widzicie? Ładnie wycieka wszystko. Także jest zabezpieczone. W jednym i w drugie otwory są pokonserwowane. O, nawet widać, jak delikatnie dymek, mgiełka taka wychodzi. Także co, to porobione. Skończona nasza maszyna. Ta farba ciutkę, taki jest powiedzmy inny kolor, ale z daleka, jak się stanie, to nawet nie wygląda, żeby coś było robione. Także dobra, to pokończone. Majster przechodzi teraz do innych czynności. Aha, jeszcze kołpak musi założyć i idziemy atakować naszą kaczkę. Także trzymajcie się, kochani. Mam nadzieję, że filmik się podobał. O, jak wycieka sobie szuwaks. Bez szuwaksu to wiecie, daleko się nie zajedzie. No i dobra, o tak z daleka to w ogóle nie widać, że coś było robione. Fachowa ręka, można powiedzieć. Tylko dam właścicielowi tego szpraja i sobie tym barankiem te progi do końca poleci, bo widzicie, to takie się zrobiło matowe, siwe, cholera wie co. A tak będzie ładne, takie czarne. A mi się już nie chciało tego robić do końca, bo to trzeba to myć wszystko, wiecie, nie. Nie, to za dużo roboty. Także co, fiesta piękna zrobiona i my idziemy dalej sobie coś robić innego. Pierwsze to sobie zjem pomidoróweczkę, o. Pomidoróweczkę majster sobie zje. No. Narobił już trochę ogórków. 40 słoików. A teraz sobie zje pomidoróweczkę pyszną. Wam też życzę smacznego. Trzymajcie się.